Atak. Atak. Dzisiejszy atak. Atak. Jakaś artystka się wypowiada, że to robi 24. Przecież ten Bach i to wszystko to dawno już jest niemodne. Państwo widzieliście, co tam sobie telewizja zażyczyła Martyniuka. I w Zakopanem, i w Filharmonii Podlaskiej też Martyniuk występował, oni chcieli salę klasyki. To już jest niemodne, a ludzie, którzy chcą się dowartościować, że nie słyszeli nigdy Bacha, klasyki, to ciągle, wiesz, naśladując artystów wielkich, powołują się na klasykę i udają, że oni tylko klasykę, tylko klasykę. Znamy, znamy te sztuczki. Radio to kefene w Rokoncipa. Barbie Baby Langstrom Extra. Radio Concita. Także wydarzenia, proszę Państwa, w Iranie. Rzeczywiście nawet była taka uwaga, podobna do tego, co my tu myślimy, że przecież tam są bardzo kształceni ludzie w Iranie, po co te cygańskie krzyki, takie brzaski, takie dzicz taka z lasu. Po co to oni tak wrzeszczą? No jednak religia, proszę Państwa, tak jak i katolicka jest religia, tak jest i ruska religia. No i Trump powiedział, że będzie niszczył ośrodki kultu, także wiesz. Jak baciuszka niedługo z gołą dupą pozostanie na polu bitwy, to ja się wcale nie zdziwię, proszę Państwa. Zwłaszcza, że Biblia mówi o zniszczeniu Babilonu Wielkiego, który podobnie jak starożytny Babilon został zniszczony w jednej sekundzie, jak było przecież setki lat był, trwał, żył, a tu podczas uczty Baltazara ktoś zniszczył ten Babilon. Zdobył w sposób taki, że tak powiem, cudowny, że nawet zdobywca Cyrus Pers odczytał potem z księgi Izajasza proroctwo, które pokazywało, że to on zdobędzie Babilon, że to on spełnił proroctwo Jehowy, że to on spełnił proroctwo Jahwe.
łatwe. Księża niech się wściekają, bo jak on usłyszał Jahwę, to wiesz, są po prostu strasznie oburzeni na cały świat i na wielką Elżbietę są oburzeni. Niech się wypchają, niech się wystrają, niech się wypierdzą, niech się wytwierdzą, niech się wykopcą, niech się wyplują, też, że niech się wyszczują. Radio KPM na końcu ta Barbie Baby Lunch po meczu. W oświadczeniu kwatery głównej czytamy, że obaj politycy zgodzili się, że sojusz może zarówno przyczynić się bardziej do zwalczania międzynarodowego terroryzmu, jak i stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie. Przypomnieli, że to właśnie NATO prowadzi misje szkoleniowe w Iraku i w Afganistanie, mające na celu pokonanie terrorystycznych organizacji, a także, że odgrywa kluczową rolę w międzynarodowej koalicji zwalczającej tzw. państwo islamskie. Kwatera główna poinformowała też, że prezydent Stanów Zjednoczonych i szef sojuszu pozostają w stałym kontakcie. Dobra, Połańska, Polskie Radio, Bruksela. Polska gospodarka pozytywnie wyróżnia się na tle Unii Europejskiej, powiedział w Berlinie premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu uczestniczył w szczycie gospodarczym World Economic Summit. Premier Morawiecki podkreślał znaczenie polskiej gospodarki dla Europy. Polska jest bardzo mocno włączona w europejskie mechanizmy gospodarcze. Stajemy się, jak mówi komisarz Oettinger, lokomotywą wzrostu Europy. Na szczycie obecni byli przedstawiciele największych firm niemieckich i światowych. World Economic Summit został zorganizowany po raz 13. Trzy lata zlikwidowania wojsk obrony terytorialnej pokazały, że są pod potrzebą spotu połączeń chyba. Prezydent wręczył generałowi Mieczowi, który nominację na kolejną kadencję na stanowisku dowódcy. Jak mówi, ta formacja miała nie tylko służyć pogodzie z takim sprawakiem, ale też nieść pomoc w razie potrzeby w swojej okolicy. Żołnierze obrony terytorialnej w bardzo wielu sytuacjach byli tam właśnie, gdzie byli potrzebni. Zawsze gotowi, zawsze bliscy. Z tym przeznaczeniem, jakie od samego początku było wskazywane, że mają być żołnierzami, którzy operują przede wszystkim w swoim regionie. Znają swój region, są, jak to mówimy, miejscowi, są sąsiadami, operują w specyficzny sposób. I wielokrotnie nieśli pomoc, właśnie swoim sąsiadom, chociażby w czasie pierwszej wojny. Plany formowania wojsk obrony terytorialnej zakładają, że liczba żołnierzy docelowo osiągnie 53 tysiące. Edukacja jest jednym z kluczowych elementów dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, uważają eksperci. Przedstawiciele nauki, służb, a także politycy rozmawiali na temat perspektyw zmian w tym zakresie. Jeszcze w tym roku Rada będzie kierowała do ministerstw wnioski dotyczące edukacji szkolnej, mówi Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przygotowujemy specjalny projekt wzmacniający zmiany w podstawie wychowania komunikacyjnego, który mam nadzieję uda nam się zrealizować już niedługo i do końca tego roku. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w ubiegłym miesiącu wprowadzenie kolejnych zmian w przepisach drogowych. Wśród nich mają być m.in. pierwszeństwo pieszych jeszcze przed wejściem na pasy oraz ograniczenie do 50 km na godzinę w terenie zabudowanym przez całą dobę. Ale obowiązuje niemal całym Podkarpaciu, a także części województwa małopolskiego i lubelskiego. Poza tym noc pochmurna z miejscowymi napadami żawki, deszczu lub śniegu w górach. Barometr wskazał minimalnie około 2 stopni na południowym wschodzie, około 3 w centrum do 7 stopni na północnym zachodzie kraju. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5 po północy. Powtórka programu. Szukać takiej ostatniej wątpliwości. Północ. Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Krzysztof Grzywocki, zapraszam na wieczorem, na północ południa. Nie będzie ataku odwrotowego Stanów Zjednoczonych na Iran. Prezydent Donald Trump ma nadzieję na deeskalację konfliktu. Iran appears to be standing there, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. Prezydent
Rosa wyjaśnia, dlaczego nie pojedynczy szczególne obchody rocznicy wzajemnego Wozopolskich Kanała. Miejsce uroczystości upamiętniających Światowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu jest na terenie niemieckiego byłego obozu zagłady Auschwitz. Po raz pierwszy od transformacji zbiorowej projekt budżetu państwa nie przeszli deficytu. Cały szpitalsków jest finansowany z jego pochodu. To jest konieczność zaciągania do tego zobowiązania. To jest Radio 24. Północ, południe. To policzek w twarz Amerykanów, tak najwyższy przywódca pochodu Iranu, mówi o wspomnianym ataku rakietowym na bazę sił Stanów Zjednoczonych w sąsiednim Iraku. Miał to być odwet za zabicie przez Stany Zjednoczone najważniejszego irańskiego dowódcy generała Kasema Sulejmanego 5 dni temu. Żaden z żołnierzy amerykańskich, ani polski, którzy byli postrzelani w bazach, nie zginął ani nie został ranny. A wydarzenie na Bliskim Wschodzie, z uwagą śledził nasz specjalista od tego regionu, Wojciech Sylewski. Dobry wieczór. To przypomnijmy po kolei, co się stało. Zacznijmy od tego rakietowego ataku, który miał miejsce w dużym mieście. Tak, rzeczywiście. Ten atak rakietowy to był atak, do którego doszło w nocy. I rakiety kilkanaście według Irańczyków, a 22 według władz irackich. Rakiety, które spadły na dwie bazy. Bazę Al-Asad i na kompleks Idlibu. To są miejsca w północnej części Iraku, gdzie stacjonują amerykańscy żołnierze. I zarówno Pentagon, jak i polskie ministerstwo obrony mówiło o tym, że żadnemu żołnierzy nic się nie stało. Tak mówił wkrótce po tym ataku jeszcze dzisiaj rano dowódca operacyjny polskiego wojska generał Tomasz Piotrowski. Fakt, że wszyscy żołnierze są cali, zarówno nasi, jak i informacyjni, ale również żołnierze koalicyjni i pracownicy koalicyjni, wynika głównie ze znajomości procedur bezpieczeństwa i odpowiednio przeprowadzonych procedur bezpieczeństwa. Oczywiście irańskie władze natychmiast poinformowały, że to, co stało się w północnej części Iraku, ten wystrzał rakietowy i atak rakietowy, to była odpowiedź oczywiście na zabicie właśnie generała Kasema Sulejmanego w ubiegłym tygodniu. Oni jest CD dzisiaj. W tej nocy Amerykanie zostali spoliczkowani. Ale taka akcja zbrojna nie wystarczy. Oni muszą wycofać się z całego regionu, bo są źródłem korupcji. Tak mówił naczelny najwyższy przywódca programu, Ayatollah Khamenei, człowiek, który tak naprawdę sprawuje najwyższą władzę właśnie w Iranie podczas tego przemówienia w Teheranie. Zarówno on, jak i potem prezydent Iranu Hassan Rouhani mówili o tym, że warunkiem końca tego konfliktu jest wycofanie się Stanów Zjednoczonych z regionu, jak słyszeliśmy. To jest jeszcze inna sprawa, jak miałoby do tego dojść, bo zarówno przypomnimy irackie rzeczy. Z jednej strony Stany Zjednoczone mówią o tym, że żołnierze na razie wycofywać nie zamierzają. Z drugiej strony rząd Iraku mówi o tym, że otrzymał pismo w tej sprawie od właśnie amerykańskich dowódców, że to wycofanie się już rozpoczęło. Pentagon temu zaprzecza. Niemniej jednak wydaje się, że powiedzieli, że okej, konflikt jest duży. I jak odpowiedzi na ten irański atak, dziś po południu polskiego czasu ze specjalnym oświadczeniem wystąpił amerykański prezydent Donald Trump. Co nie wykazuje wysług, jakich korupcji po tym, co zapowiedział prezydent Trump, możemy w najbliższych godzinach i w najbliższych dniach się spodziewać? To, o czym mówili na samym początku magazynu, to, że Donald Trump nie zapowiedział ataku odwrotowego z kolei na Iran, zatem mocno ostrzał, to jest chyba najważniejsze przesłanie. To jest taka sytuacja, kiedy najważniejszym jest to, co nie padło poświadczeniu, bo rzeczywiście wszyscy czekali, czy padnie zapowiedź takiego ataku. One nie padły, zamiast nie padły. No, dla Irańczyków może niekoniecznie mniej bolesne, ale jednak w perspektywie takiej globalnej, w perspektywie strachu o wojnę na Bliskim Wschodzie, dużo bardziej mniejsze zapowiedzi ekonomiczne są. Stany Zjednoczone nałożą na ten moment kolejne ostre sankcje ekonomiczne na irański reżim. Te silne sankcje będą obowiązywać, jeśli Iran nie zmieni swojego zachowania. Donald Trump mówił też, że chce, żeby NATO bardziej zaangażowało się na Bliskim Wschodzie. Tu jest kolejna niewiadoma, bo z tego, co wiemy, to na ten temat Donald Trump wieczorem polskiego czasu rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO, przez telefon. W takim krótkim komunikacie, które NATO wydało, jest tylko mowa o tym, że ta sprawa będzie przedmiotem obrad dyplomatów, NATO ministrów natowskich. No ale nie wiemy, co to miało oznaczać, zwłaszcza, że przypomnę,
z tej chwili w Iraku są dwie misje międzynarodowe. Jedna to ta międzynarodowa koalicja walcząca przeciwko tak zwanemu państwu islamskiemu, koalicji pod wodzą Amerykanów. Druga to misja szkoleniowa natowska, która ma no właśnie szkolić irackie wojska. Obie te misje zostały poza bliski generała Kasama Sulejmaniego ze względu bezpieczeństwa zawieszone. Jak wspomniałem wcześniej, trwają dosyć takie przepychanki słowne odnośnie tego, czy wycofywanie Amerykanów będzie, czy nie będzie, czy się już zaczęło, czy może się w ogóle nie zacznie. Niemniej jednak no to większe wejście NATO zamiast tylko i wyłącznie Amerykanów do Bliskiego Wschodu jest na razie bardzo, bardzo enigmatyczne. Ja skoro mówimy o NATO, to oczywiście musimy przypomnieć jeszcze jedną bardzo ważną kwestię, że no, częścią sił natowskich w Iraku są również polscy żołnierze. No, co te wszystkie informacje, o których teraz rozmawiamy, w praktyce mogą dla polskich wojskowych oznaczać? I to też jest pytanie i też to jest zagadka, dlatego że rzeczywiście ci żołnierze, którzy wchodzą w skład koalicji przeciwko ISIS nie są w samym Iraku, a na przykład w Kuwejcie, ale już żołnierze, którzy są częścią misji szkoleniowej NATO, są na przykład właśnie dostrzelane dzisiaj wieczorem, czy dzisiaj w nocy baza w Iraku. Jak na razie wiemy tylko tyle, że żołnierze są bezpieczni, że polskie wojsko zawiesiło, tak jak i cała misja natowska, czynności tam na miejscu, ale nie ma informacji, wojsko tutaj zasłania się przez te niebezpieczeństwa, czy ci żołnierze z Iraku zostali przerzuceni na przykład do Kuwejtu czy Jordanii, czy są też na miejscu z Iraku. No możemy się domyślać, że skoro byli w ostrzelanych bazach, to przynajmniej część z nich jest jeszcze w Iraku, ale to są tylko i wyłącznie nasze domysły. Wiemy natomiast, że no coś trzeba będzie zrobić, że sprawa dzisiaj była omawiana między innymi przez Biuro Bezpieczeństwa. Panie pośle, panie ośle! Panie ośle! Dyplomacja akceptacja już została wycofana na kraju na prośbę wyklucza. To w takim razie na koniec jeszcze jedna kwestia. Ona nam trochę umieka, kiedy rozmawiamy o tym konflikcie na Bliskim Wschodzie, ale dziś rano doszło do wydarzenia, które przez niektórych jest to przynajmniej w pewnych spekulacjach z tym całym zamieszaniem włączone. Mowa o katastrofie ukraińskiego Galinga, który rozbił się tuż po starcie z bliska Czechami. Przypomnijmy, że 167 pasażerów oraz 9 członków załogi w tej katastrofie zginęło. No i natychmiast oczywiście to tragiczne wydarzenie zaczęto jakieś... Panie pośle, panie ośle! ...na Bliskim Wschodzie. Na ile... Może cały ten proces jeszcze skomplikować. Myślę, że jak na razie nie ma no, choćby cienia podejrzeń, że może to mieć związek z tym konfliktem bliskowschodnim w sposób taki bezpośredni, no to wszystko, o czym mówisz, to są takie, nazwijmy to, twitterowo, facebookowo, media społecznościowe spekulacje, które nie należy chyba przywiązywać większej wagi, przynajmniej jeśli chodzi o ten związek. Odwrotnie, Facebook i Twitter opisuje to, co się wydarzyło. To, co ludzie są tacy prymitywni. I od drugiej strony ciągle tej żydowskiej, że twitterowo, facebookowo, one pełnią te media rolę taką służebną. To, co się stało, to tam się podaje. I dzięki temu ludzie wiedzą, niżby przez Telegram, niżby przez radio, telewizję, najprędzej przez internet. No. Radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby Langström, że państwo słyszą. A nawet jest tutaj zabawka. Tej katastrofy. Tak jak mówię, nie ma na razie żadnych informacji, które mogłyby chociaż w jakiejś niewielkiej mierze sugerować, że jedno z drugich, czyli że ta katastrofa mogła mieć związek z tymi niepokojami na Bliskim Wschodzie, ale z drugiej strony przypomnijmy, że koncern Boeing to jest firma, która cały czas zmaga się z kwestią Boeingu 737 MAX. Ten samolot, który robił się, to był co prawda Boeing 737-800, ale był on również samolot. W związku z tym na pewno firma Boeing bardzo chciałaby w obliczu ogromnych przecież problemów z tym najnowszym typem najpopularniejszego pasażerskiego samolotu świata, chciałaby pewnie te czarnówki prowadzić, bo być może to tam też jest coś, co naprowadziłoby eksperty z Boeinga do sposobów, w jaki mogą rozwiązać kryzys wokół MAX-u, no i też oczywiście wyjaśnić tę katastrofę dzisiejszą. I to na pewno utrudni, natomiast ani...
Kadze nie chciały wiązać jednego z drugim. Dopóki nie ma czegoś takiego, póki specjaliści nie znajdą jakiegoś tropu, który łączyłby to z konfliktem z Kosowem, to myślę, że na razie ta sprawa jakkolwiek tragiczna, ale pozostaje jednak sprawą osób. To tak, może ten temat zostawmy, powróćmy jeszcze na chwilę do polskich żołnierzy stacjonujących w Iraku i do polskiej ambasady. W jakiej chwili wygląda oficjalne stanowisko polskiego rządu co do przyszłości polskich żołnierzy i ich sytuacji? To stanowisko jest, można powiedzieć, dość enigmatyczne, bo to jest stanowisko, mogę przeoczyć, że czuwamy nad bezpieczeństwem polskich żołnierzy i decyzje zostaną podjęte wkrótce. Ono jest dlatego enigmatyczne, że polscy żołnierze nie są tak sami. Tak jak wspomnieliśmy, oni są częścią albo misji NATO-wskiej, albo tej misji międzynarodowej pod wodzą Amerykanów. Jest jasne i oczywiste, że Polacy tutaj samodzielnie decyzji nie podejmują, no bo w końcu działamy w ramach sojuszu, ale oczywiście ta współpraca wielostronna jest. I zapewne te najbliższe godziny albo dni pokażą, jak będzie wyglądała sytuacja z misją natowską. To znowu wrócę do dzisiejszej rozmowy telefonicznej sekretarza generalnego NATO i prezydenta Donalda Trumpa i do tej zapowiedzi, że ministrowie natowscy również będą tę sytuację omawiać. Ministrowie natowscy zbiorą się za miesiąc, ale być może wcześniej będziemy mieli jakieś odpowiedzi co do tego, co w tej sytuacji zrobi. Bo z drugiej strony pamiętamy o tym, że parlament iracki jednoznacznie uchwalił rezolucję, która Polska do opuszczenia kraju. Ta rezolucja nie jest wiążąca, ale pokazuje nastroje i NATO jako Sojusz Północnoatlantycki raczej nie będzie chciało być w takim kraju wbrew woli władz tego kraju. Faktem jest jednak, że oprócz żołnierzy to jest jeszcze kwestia dyplomatów, stąd wspomniany przeze mnie minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, który mówił o tym, że polska ambasada w Iraku została wycofana do kraju na pewno bezpieczeństwa. Polski ambasador pani Pensa stacjonuje w placówce brytyjskiej, która zapewnia bezpieczeństwo. Zgodnie z decyzją Brytyjczyków została poproszona o wyjazd i znajduje się teraz na terenie Polski zupełnie bezpieczna. Dodajmy tylko, że większość placówek dyplomatycznych w Iraku mieści się w tak zwanej zielonej strefie albo w międzynarodowej strefie, bo tu są dwie nazwy. To jest ścisłe centrum Bagdadu, ściśle strzeżone zresztą przez żołnierzy amerykańskich, ale i irackich. Polska ambasada, pamiętamy, po ataku na ambasadora, na byłego ambasadora właśnie w Iraku, Dwata Pietrzyka w 2007 roku została przeniesiona z dzielnicy Karada właśnie tam do centrum Bagdadu, no i stąd to dzielenie pomieszczeń, czy też stacjonowanie polskich dyplomatów też dzięki uprzejmości Brytyjczyków, stąd to właśnie Brytyjczycy poprosili polską ambasadę o wyjazd. Oczywiście to jest jeszcze kwestia tego, jak w ogóle będą się kształtowały relacje z Iranu z Polską, bo przypomnijmy, że Polska bardzo blisko współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi. Te najnowsze kontrakty wojskowe, najnowsze zakupy broni, częste wizyty Andrzeja Dudy u Donalda Trumpa i odwrotnie. To są też rzeczy, które od razu zadały pytanie o to, w jaki sposób Iran będzie teraz po zabiciu przez Stany Zjednoczone generała Kassema Soleimaniego patrzył na Polskę. Dzisiaj zresztą w Warszawie irański ambasador w Warszawie na ten o to był też pytany na takiej konferencji prasowej, którą zorganizowano. Zapewniał, że więzi Polski i Iraku nie zostaną osłabione. Innymi słowy, że te relacje będą dobre, jednak Irańczycy nie będą w ten sam sposób traktować Polaków jak Amerykanów, a przypomnijmy, że te antyamerykańskie nastroje w Iranie są w tej chwili dość powszechne. Natomiast z drugiej strony zaznaczył na tej właśnie konferencji, że Polacy nie mogą aż tak blisko być ze Stanami Zjednoczonymi, taka przynajmniej jest jego. Ale to ma szybko zmiany. Polska od wielu lat była, jest i będzie przyjacielem narodu irańskiego. Naszym przyjaciołom z Polski radzimy jednak, aby nie schodzili na dno czerwonej polityki zrzuconej im przez Amerykanów. Chodzi o to, aby Polska miała swoją władzę, niezależną od agresywnych amerykańskich działań. Doświadczenie wiem, że Stany Zjednoczone porzucały nawet radio kończy życia. I oczywiście trudno teraz wyrokować w tym momencie, bo jest jeszcze zbyt wcześnie po atakach i eskalacji napięcia na ile te stosunki również polsko-irańskie mogą zostać nadszarpnięte, na ile na przykład jak coś, co ma związek z Polską, mógłby stać się celem ataku, ale wiele naprawdę wskazuje w tej chwili na to, że obie strony chciałyby teraz deeskalacji tego konfliktu, że każda strona uważa, że w jakiś sposób czuje się zwycięska, w związku z tym nie będzie podejmować nowych ataków. Tak można to odczytywać. Tak przemówienie Donalda Trumpa dzisiejsze i wcześniejsze deklaracje. Przemówienie Trumpa!
władz. Stąd też większość analityków mówi, że teraz wszystko powinno jakiś czas wrócić do tak zwanej Brawo. Business as usual. Przywrócić